Magazyn Radia Watykańskiego. Łatwo powiedzieć, idźcie i głoście, ale co z realizacją? To już jest nieco trudniejsze. Ewa Biedroń rozmawia na ten temat z księdzem Marcinem Baranem, zastępcą dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz moderatorem diecezjalnego dzieła powołań. Przy mikrofonie Tomasz Matyka, zapraszam na program przygotowany przez Radio RDN Małopolska. Z Nowym Rokiem związane są liczne postanowienia, a Kościół mówi nam idźcie i głoście. Hasło rzeczywiście proste, spójnik po środku. Kościół daje nam to hasło, jakoś zmusza nas do pewnej refleksji, zawsze nas zmusza do refleksji. I to samo słowo już idźcie oznacza, że musimy ruszyć się z miejsca. Nie możemy się zatrzymać, my często lubimy się po prostu zatrzymać, jesteśmy w jakiejś rzeczywistości, jakoś może nam się już coś poukładało. Odnaleźliśmy się w pewnej rzeczywistości, zatrzymaliśmy się, jest nam dobrze, jest nam cieplutko, przyjemnie, ale Kościół wzywa idźcie. Ale mówi też idźcie, a nie idź, co oznacza, że musimy ruszyć we wspólnocie i jesteśmy również odpowiedzialni za wspólnotę, w której jesteśmy, czyli odpowiedzialni za Kościół, czyli jesteśmy odpowiedzialni za człowieka, za tego drugiego, z którym wędrujemy. Tą najwyższą formą odpowiedzialności za człowieka jest troska o zbawienie przede wszystkim nasze, ale również o zbawienie tego, który ze mną podąża. Jest to też ten spójnik i. No więc nie wystarczy tylko iść, bo my często tak mówimy, że ktoś dobrze przeszedł przez życie. No ale nie wystarczy tylko przejść przez to życie, ale pojawia się właśnie jeszcze to słowo głosić. Idźcie, czyli kto? Ja jako ksiądz na to pytanie odpowiadam, no więc można by to ograniczyć przede wszystkim, że za głoszenie odpowiedzialni są duszpasterze i ludzie Kościoła, czyli kto? Biskupi, ewentualnie osoby konsekrowane, siostry zakonne, no i kapłani. No ale to jest oczywiście bardzo mylne i w jakiś sposób wydaje mi się, że zwalnia z obowiązku osoby świeckie. Dla nas wszystkich czasem to jest takie usprawiedliwienie, bo ja jako kapłan robię jakąś tam swoją działkę, mówię, to może ktoś w innym duszpasterstwie bardziej będzie głosił, ja sobie tu będę tu na swoim poletku pracował, tym głoszeniem no będę sobie jakieś tam tutaj w mojej malutkiej grupce głosił. Każdy z nas jest chrześcijaninem, więc każdy z nas gdziekolwiek się znajdzie, w jakimkolwiek środowisku się znajdzie, jest odpowiedzialny przede wszystkim za bycie autentycznym. Autentycznie głosić prawdę. Dzisiejszy świat opiera się bardzo często na kłamstwie. Nawet nie potrafimy rozpoznać niekiedy, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Dzisiaj szczególnie, no, mam kontakt z młodymi ludźmi, więc młody człowiek dzisiaj bardzo potrzebuje prawdy. I kiedy zauważy, że ta prawda zaczyna być zafałszowana, no, zaczynają pojawiać się problemy i w tym momencie możemy stracić swój autorytet i autentyczność. Głosić ma każdy. Każdy z nas, każdy, kto został ochrzczony. Dzisiaj też w kontekście Światowych Dni Młodzieży obserwujemy, że mimo, że może jakiś nie nastąpił wzrost powołań olbrzymi po Światowych Dniach Młodzieży na obszarze chociażby naszej ojczyzny, to wydaje się, że wiele osób zadało sobie pytanie, doświadczając Kościoła, czy moja jakaś bliskość z Kościołem, czy Pan Bóg do czegoś mnie nie powołuje, czy Pan Bóg mnie do czegoś nie wzywa, do czegoś większego. Ale jak odkryć powołanie? Z kręgów znajomych księdza właśnie po Światowych Dniach Młodzieży były powołania. Myślę, że to jest bardzo sprawa indywidualna, bo doświadczeniu tych osób, z którymi miałem przyjemność współpracować, wydaje się, że to był pewien proces. A ten proces polegał na takiej systematycznej formacji. W zasadzie większość z tych osób jakoś związana była ze środowiskiem kościelnym i myślę, że takim impulsem mogło stać się przeżycie tych Światowych Dni Młodzieży, doświadczenie modlitwy całego Kościoła, spotkania z Ojcem Świętym, Duch Święty, który przede wszystkim działał, to Pan Bóg powołuje. Tak naprawdę to my możemy takim osobom tylko towarzyszyć albo pomóc im rozpoznać, bo na tym moim zdaniem ma polegać duszpasterstwo powołań, pomóc rozpoznać, bo my nie możemy nikomu narzucić. Pan Bóg go wezwa, może w tym roku nikogo nie wezwie w jakiejś tam części naszej ojczyzny. W drugiej części wezwie bardzo dużo osób, więc mamy tylko pomóc. Wydaje mi się, że rozpoznajemy to przede wszystkim na osobistej modlitwie z Panem Bogiem, na spotkaniu, bo często może ktoś nam powie, słuchaj, byłbyś fajnym księdzem. No jest taki dany z nim, bo rodzice nam tak powiedzą, to znaczy, że taki rodzic, skoro rodzic mnie zna, no zakładamy, że rodzice pewnie bardzo dobrze nas znają. Może najbardziej, chociaż nam się wydaje, że wiele przed nimi ukrywamy. To jest jakiś impuls, jakiś pewnie znak. Ale możemy mieć różne predyspozycje. Możemy mieć dobry kontakt z drugim
człowiekiem. Rzeczywiście rodzice widzą, że się jakoś dużo modlę, choć to tylko jakiś taki symptom. Ja doświadczając swojego powołania, kiedy poczułem, że Padł mnie wzywa, to doświadczyłem w sercu ogromnej radości. To było niesamowite, nie zapomnę tego do końca życia. Po prostu w moim sercu, z jednej strony taka adrenalinka troszeczkę, co to będzie, a z drugiej strony olbrzymi pokój i wręcz taka pewność, że to jest to. Oczywiście cały czas przez lata seminaryjne to doświadczamy tego głosu Pana Boga, zastanawiamy się, no bo to jest olbrzymia odpowiedzialność i Kościoła, który mówi tak, ale i odpowiedzialność także przede wszystkim moja, bo ja jestem po to, aby służyć. Mówi ksiądz, że idziemy wspólnie, kapłani i zakonnicy, siostry zakonne i także świeccy, ale jak tych młodych przyciągnąć i zachęcić do działania? Trzeba pokazać, że każdy z nas jest Kościołem. Pozwolić młodym działać. Trzeba tylko jakby koordynować. Trzeba nad tym tak czuwać, żeby nie było błędów teologicznych. Pozwolić im na realizację ich pomysłów. Oczywiście one są różne. W naszym rozumieniu może się okazać, że one będą nie do zrealizowania, ale my właśnie czasami jesteśmy już starsi, inaczej patrzymy, a ci młodzi ciągle coś nowego w ich sercach się rodzi. Ciągle właśnie nowe pomysły, nowe formy przekazu, o których no my jakoś już nie myślimy po prostu. Coś, co mi wydaje się na przykład graficznie, że coś jest piękne i estetyczne, to nie powiedzą, że to już nie dotrze, to musi być całkiem coś innego. I trzeba dzisiaj młodych słuchać. Nie wyobrażam sobie, że można prowadzić duszpasterstwo jakiekolwiek, na przykład duszpasterstwo młodzieżowe bez młodzieży. My przede wszystkim musimy ich posłuchać, musimy posłuchać, jakie są ich oczekiwania, jakie są ich pragnienia. Wtedy możemy coś jakoś wspólnie działać. Przede wszystkim naprawdę słuchać. O to tutaj chodzi. Często mamy jakiś wspaniały plan na to, że zrobimy wspaniałą rzecz i rzeczywiście plan jest piękny, górnolotny, ale nie pytamy siebie, czy jest na przykład młodzieży potrzebne. Czy my odnajdziemy adresatów jakiś tego problemu? Bo to jest nasz plan. Może on być piękny i górnolotny, ale niekoniecznie musi dotrzeć do młodzieży. To teraz kolejne słowo w haśle roku kościelnego. Głoście. Komu głosić? Co głosić? Komu głosić? My przede wszystkim opieramy się na Piśmie Świętym. Pan Jezus mówi, że przychodzi do tych, którzy się źle mają. Przychodzi do grzeszników. No i my myśląc o grzesznikach, to się zastanawiamy, czy głosić tym, którzy nie są grzesznikami. Ale my wszyscy jesteśmy grzesznikami. Więc Pan Jezus do wszystkich przychodzi. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście. No i ciągle rzeczywiście jesteśmy może tacy utrudzeni tego monotonnością codziennego dnia wypełnianych samych obowiązków. Powołał nas Pan Bóg do tego, żeby głosić grzesznikom, czyli przede wszystkim sobie muszę. Wpierw sobie muszę głosić, przede wszystkim sam muszę karmić się tym, co Jezus do mnie mówi. Bo bywa bardzo często tak, że my chcemy coś głosić i mamy takie pragnienie, nawet nam się wydaje, że to robimy bardzo dobrze i profesjonalnie, ale głosimy siebie, no nie głosimy Chrystusa. I wtedy, w tym momencie bierzemy odpowiedzialność za to, co robimy. Czyli głosząc siebie, nie głosząc Chrystusa, może się okazać, że siebie doprowadzamy do potępienia i jeszcze innych przy okazji. Komu głosić? My musimy właśnie bardzo mocno rozpoznać tego adresata. Musimy zobaczyć też właśnie w jakiej rzeczywistości ten nasz adresat jest i jakim językiem ten nasz adresat się posługuje. Co głosić? Czego każdy potrzebuje? Przede wszystkim potrzebuje miłości. Ale my mamy różne te pragnienia naszej miłości. W różnych sferach potrzebujemy miłości. Ale można spełniać się zawodowo, można czuć się nawet docenionym przez innych, może nam się w życiu naprawdę dobrze układać. Ale jak nie mamy wewnętrznego pokoju serca, no to zaczyna się to wszystko jakby rozmywać i ciągle czujemy się bardzo mocno przygnębieni. Ktoś mówi, że nie chodzi absolutnie o jakiś święty spokój, bo jak ktoś mówi, że chce mieć święty spokój, to prawdopodobnie chodzi raczej o diabelski spokój. Wtedy po prostu zatrzymujemy się właśnie na jakimś etapie. Jest nam dobrze, często zamykamy się na ludzi. Chodzi o pokój serca. Bo z tym pokojem każdy z nas tęskni i musimy sobie to uświadomić i każdy, kto ma jakiekolwiek chociaż nikłe doświadczenie Pana Boga i sakramentów, to doświadcza tego, że dawcą pokoju jest Jezus Chrystus, Książę Pokoju. To właśnie On. A z czego ten pokój wynika? Z tego, że Bóg jest miłością i że Bóg jest miłosierny. Bo pokój możemy wtedy zaznać w naszym sercu, kiedy Bóg nam wszystko przebacza. I Bóg to wszystko zabiera, to co złe. On potrafi też to wszystko uzdrowić. My sobie tak wyobrażamy Pana Jezusa, że tam tak jak w niektórych bajkach za lasami, za górami, ileś tam lat temu, z której sobie tam żył, Jezus ciągle żyje, to jest ten sam. Ten z Betlejem, z Nazaretu, z Kany Galilejskiej, ten z Jerozolimy, z krzyża, zmartwychwstały, to jest ten sam Jezus Chrystus. I On ciągle działa i ciągle chce nas uzdrawiać. Tych miejsc głoszenia może być bardzo dużo i właściwie wszędzie możemy głosić. Nam się wydaje, że przede wszystkim ksiądz to głosi z ambony. Tylko czy dotrze? Często może jesteśmy w kościele troszeczkę źli, że ksiądz napomina ludzi,
a napomina tych, których w Kościele nie ma. To jeżeli chodzi o napominanie, ale samo ogłoszenie Ewangelii, no musimy zobaczyć, gdzie nasz adresat aktualnie przebywa. Często nasi adresaci, no czyli też ludzie przede wszystkim Kościoła, grzesznicy, tak jak my, przebywamy w swoich cierniach. My często musimy zobaczyć od takiej innej strony, co jest moim cierniem, gdzie ja przebywam, bo często nie jestem właśnie w Kościele. Mimo, że jestem człowiekiem Kościoła, ochrzczony, no to powiedzmy związany jestem z Kościołem tym, że może przyjmę księdza po kolędzie, albo go nie przyjmę. No i to jest całe jakieś tam ograniczenie mojej wiary, bo przede wszystkim przyjdę sobie Wielką Sobotę poświęcić pokarmy. Jestem katolikiem. Mamy tak jakieś swoje ciernie. Niektórzy są oczywiście w Kościele, są na nabożeństwach, na codziennej Eucharystii, może i pierwsze piątki jeszcze sobie odprawiają i pierwsze soboty i inne nabożeństwa, ale są tacy ludzie, którzy rzeczywiście są gdzieś pogubieni. Pan Jezus, warto zauważyć, podążał za tą jedną owieczką, która się zgubiła. Ona była zaplątana w ciernie i on wiedział, że ona tam im bardziej się ruszała, tym bardziej się raniła w tych cierniach. Pan Jezus, idąc w te ciernie, też wiedział, że może też się pokaleczyć, ale za wszelką cenę chciał ją wyciągnąć. I myślę, że my dzisiaj w różnych miejscach musimy naprawdę szukać tych naszych owieczek. Takim miejscem są także media społecznościowe. Bo nie wystarczy rzeczywiście wyjść w niedzielę na ambonę i powiedzieć: droga młodzieży, zapraszam was w piątek na spotkanie do salki katechetycznej. Bo może się okazać, że kiedy te ogłoszenia się już odbywają, to tej młodzieży już wcale w Kościele nie ma. Może tą, którą byśmy chcieli zaprosić, to w ogóle nie ma. Media społecznościowe. Właśnie w tym jest dzisiaj młody człowiek. Dzisiaj internet może mówić, że jest czymś dobrym, złym, czasami jest tym cierniem. Gdzie poruszać człowiek i co chwilę się rani. Jezus też to chce wejść. My też chcemy w to wejść, jako duszpasterze, jako młodzi, którzy pomagają nam też no, w takim oficjalnie, jeśli nie wstydzą, głoszą Jezusa Chrystusa, identyfikują się bardzo z Kościołem. Chcemy przede wszystkim tam zaistnieć, na fanpage'ach, chcemy na stronach internetowych i tam czasami, gdzie młody człowiek się tam przewija różne strony, chcemy dać jakiś tam impuls, jakiś sygnał, żeby tam mogli nas odnaleźć. Założył ksiądz stronę Róż Dusze, strona mówiąca o powołaniu i tam o rzeczach oczywistych mówi ksiądz językiem, może być to język nawet niezrozumiały dla starszych osób, na przykład. Podpłomyki na siadanie pojawiają się w piątek rano w sieci. Dlaczego podpłomyki? Słowo, że trzeba jeść. Wtedy jak jemy, to ono jest w naszym krwiobiegu. Zaczynamy żyć wtedy Słowem Bożym. Jest takie krótkie rozważanie lekcji divina z odpowiednim oczywiście zdjęciem, jakimś tam memem, który sugeruje, można powiedzieć, zadaje takie pytanie, co tam będzie i chcemy do tego sięgnąć, żeby to rozwiać nasze wątpliwości. To, co mówi do nas Chrystus, bardzo w sposób prosty. Dycha za księdza? Kojarzy nam się ewidentnie z dychą na składkę. Chodzi o to, aby wesprzeć księdza nie finansowo, ale przede wszystkim modlitwą. I też w tej akcji pragniemy modlić się o to, aby młodzi ludzie mieli odwagę i zaczęli rozeznawać, jakie jest marzenie Pana Boga o nich. W sieci jesteśmy bardziej odważni, jesteśmy anonimowi i chyba stąd popularność akcji Zapytaj Biskupa. Inicjatorem tej akcji jest ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. On po doświadczeniu kateches po Światowych Dniach Młodzieży, jak zresztą też inni księża biskupi tego doświadczyli, mówi tak, no musimy ich słuchać, musimy odpowiadać na pytania, których nurtują. Stąd ksiądz biskup jest inicjatorem założenia vloga. Każdego miesiąca spływają pytania, na które ksiądz biskup odpowiada na 3 pytania, czy na jakąś część pytań odpowiada na nagraniu audio wideo, resztę osobiście odpisuje tym wszystkim, którzy chcą dowiedzieć coś na temat Kościoła, też ich chcą takie swoje różnego rodzaju moralne problemy rozwiązać, a może po prostu chcą zobaczyć, czy ksiądz biskup się z nimi skontaktuje. I to kolejne przykłady tego, jak dzisiaj głosić. Na ten temat rozmawialiśmy z księdzem Marcinem Baranem, zastępcą dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz moderatorem diecezjalnego dzieła powołań. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, szczęść Boże.